ostatnio uświadomiłem sobie, jak dużą rolę w naszym życiu, a szczególnie w życiu kierowcy, odgrywają znaki drogowe. Na przykład teraz jest dość niewygodna sytuacja, gdzie trzeba coś objechać, ale właśnie uwierzyłem w to, że jeżeli pojadę za wskazaniem tego znaku, to będzie wszystko dobrze. Myślę, że przestrzeganie przepisów drogowych czy kierowanie się znakami drogowymi na drodze związane jest z bardzo wielkim zaufaniem. I dzisiaj chcemy pochylić się też nad tekstem biblijnym z Ewangelii Łukasza, który o takim zaufaniu mówi. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Drodzy, potrafimy ufać znakom drogowym, chociażby takim jak ten, pokazujący przejście dla pieszych. A ta sytuacja, która jest opisana w naszym dzisiejszym tekście, w tekście, który ma być rozważany w najbliższą niedzielę, pokazuje, że tak naprawdę Szymon Piotr dopiero po tym, kiedy zobaczył, że połów był tak wielki, że aż się sieci rwały, kiedy zobaczył, że obietnica Jezusa została wypełniona, chyba dopiero wtedy tak naprawdę wyznał: on jest Bogiem, jest Panem, jemu należy się zaufanie. W najbliższą niedzielę będziemy chcieli się zastanowić, dlaczego jako współcześni ludzie potrafimy ufać nawigacji, znakom drogowym, czy jeszcze wielu, wielu innym sprawom codziennym, a mamy bardzo duży kłopot z zaufaniem Bożym obietnicom. A tym obietnicom naprawdę warto zaufać. Do zobaczenia w niedzielę. Once again